Kolejny dzień bohaterskiej obrony Ukrainy. Sytuacja w niektórych regionach jest bardzo napięta. Ukraina walczy o każdy centymetr swojego terytorium. Siły zbrojne Ukrainy w ciągu ostatniej doby odparły ponad 50 ataków wroga na kilku odcinkach frontu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Między innymi w okolicach Łymanu, Bachmutu, Awdijewki i Marinki. Przekazał ukraiński sztab generalny. Najzacieklejsze walki bez zmian toczą się w rejonie Bachmutu. Prezydent Wołodymyr Załęski zaapelował do rodaków o większe wsparcie dla walczących żołnierzy. Siła Ukrainy jest siłą tych wszystkich, którzy walczą o Ukrainę i którzy pomagają wojownikom. W okupowanym przez rosyjskie wojska Malitopolu doszło do kilku eksplozji. Ustalamy, co tym razem u okupantów się zapaliło, czekamy na dobre wiadomości od ukraińskich sił zbrojnych. Tymczasem w weekend rosyjski agresor Władimir Putin ogłosił, że Rosja rozmieści broń atomową na Białorusi. Dlaczego Amerykanie rozmieszczają broń nuklearną u swoich sojuszników na swoim terytorium, szkolą załogi, pilotów, jak używać tego typu broni w razie potrzeby? Uzgodniliśmy, że zrobimy to samo. Odniósł się do tego na swoim profilu na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak. Putin jest zbyt przewidywalny wypowiadając się na temat taktycznej broni nuklearnej na Białorusi, przyznaje, że boi się przegranej i jedyne co może zrobić, to straszyć taktyką, po raz kolejny stwierdza swój udział w przestępstwie łamanie układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. W odpowiedzi na oświadczenie Putina Kijów zażądał zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, szef unijnej dyplomacji Joseph Borel ostrzegł, że jeżeli Białoruś zainstaluje na swoim terytorium rosyjską broń jądrową, musi liczyć się z kolejnymi sankcjami.